Mati cały czas mówił, kocham moją kobietę, kocham moją kobietę, kocham moją kobietę. Love that, love that. Non stop cały czas. Siema, jestem Vicky z programu Love Never Lies Polska i dzisiaj zagram w koło plotka. Pytanie. Spakowałaś już manatki Jaśka. Sam je pakuję. Jak mu idzie? Dobrze. Wyznam wam, że w programie wyglądało tak, jakbyśmy żyli na imprezie i w ogóle impreza na imprezą, a tak naprawdę w dużej willi dostawaliśmy max jednego drinka dziennie. Co cię kręci? Poczucie humoru mnie kręci. O, jest na maksa. Jezus! Jak byłam mała, to kochałam Justina Biebera i Hannah Montanę. To po prostu moi idole życia, nie? Wiem, że to nic ambitnego, ale cóż. Co się szybko kończy? Jajka w lodówce mi najszybciej. Mati cały czas mówił, kocham moją kobietę, kocham moją kobietę, kocham moją kobietę. Love that, love that. Non stop cały czas. Czym was karmili w Love Never Lies? Samym ciastem francuskim. Mam wrażenie, że tylko jedną ciasto francuskie. I fetę. I pomidorki. Przynosili nam w pudełkach, w bemarkach. Ja mam zrobione tylko usta obecnie. Schudłam i okazało się, że mam rysy twarzy, więc cieszę się. Czy Vicky jest wolna? Aj, myślę, że można jeszcze powiedzieć, że moje serce jest zajęte po prostu przez emocje, które w nim siedzą i no po 5-letnim związku nie jest to łatwe, żeby... no i na razie nie chcę tak mówić totalnie, bo chcę się zająć sobą po prostu. No, jak wróciliśmy z programu, to... trochę nam się zmieniło. Już nie umieliśmy tak dobrze ze sobą rozmawiać jak zawsze i trochę każdy zaczął iść w swoją stronę i gdzieś tam nasz wspólny język zaczął się gubić. Momentami go znajdowaliśmy, ale zaczął się gubić. Na pewno bolało mnie to, że nie może otworzyć się emocjonalnie. Wiem, że mógłby, bo wiem, że jakim jest człowiekiem w środku, także wiem, że totalnie mógłby to zrobić i że mógłby nad sobą już tam w programie pracować, jakieś refleksje wynieść, natomiast no, zupełnie się zblokował emocjonalnie, no. Kim z programu miałaś najmniejszy flow? To chyba z Idą. Najmniejszy. No, najmniej chyba gadałyśmy, tak ogólnie. Wiadomo, poznałam Mateusza, więc poznałam sprawę zupełnie z innej strony i to jest to. Jest parę problemów, które powinna bardziej dostrzec w sobie, ale to myślę, że jak każdy z nas. Wyznam wam, że chciałabym, żeby po prostu powstało drugie reality z samymi śmiesznymi momentami. Jezu, tam cały czas się rozstawiam na emocjach i tak dalej, na wszystkie, co jest mega ważne i istotne i zajebiście, że taki program powstał, ale uważam, że powinno powstać drugie reality albo chociaż dwa odcinki specjalne, gdzie jesteśmy totalnie tańczący High School Musical. Powinien powstać drugie reality show. Czemu płakałaś w programie? Ten mój iconic historyczny płacz, to pewnie o to chodzi. No z przerażenia chyba, wszystkie emocje wypłynęły. Ja ogólnie myślałam idąc do programu, że jestem totalnie, ogarniam swoje emocje, naprawdę, że już jestem na takim zbalansowanym etapie, że no daję im płynąć, ale też no po prostu je ogarniam. No jak się okazało, to w takiej kulminacji intensywnych wrażeń się zmieniło. Szybkie strzały. Konto na OnlyFans czy sesja w Playboyu? Konto na OnlyFans. Nie, sesja w Playboyu. Sesja, ja nie dosłyszałam w czym, w Playboyu, sesja w Playboyu. Bernadetta czy Dominik? Dominik, ale tylko przez to, że byłam z nim w grupie i z nim więcej gadałam. A tak to Bernadetta. W sensie, jakbym ją mogła więcej poznać i mogłabym z nią więcej czasu spędzić, to Bernadetta, no. Bernadetta. Kasia czy Ida? Kasia. Mała willa czy duża? Mała willa. 100% mała willa. Powiększyć cycki czy tyłek? Cycki, bo tyłek i tak mam spoko. Mi się szybko wyładowywują bateryjki społeczne, że no uwielbiam przebywać z ludźmi, uwielbiam to, ale czasami mam tak, że totalnie, wiecie, w środku jakiegoś spotkania muszę na chwilę wyjść i często muszę na słuchawki i potem wracam i już baterie społeczne są naładowane i znowu jest git. Dlaczego dałaś szansę facetowi, dla którego hajs był ważniejszy od ciebie? Nie widziałam tego. W ogóle, totalnie tego nie widziałam, że tak było i właściwie dopiero przy emisji zaczęłam się nad tym zastanawiać, czy naprawdę tak jest, jak zobaczyłam o oświadczynach, bo wcześniej jakoś go nie słyszałam, jak byłam tam na miejscu. Zdziwko miałaś, jak to oglądałaś? No, bardziej miałam zdziwko, że do mnie nie dotarły za pierwszym razem, tylko dopiero jak musiałam to zobaczyć z boku. Schudłam ze stresu.
zawsze ogólnie byłam taka, że zajadałam stres, więc to było dla mnie mega dziwne po programie, że po prostu no, nie byłam w stanie jeść. A uwielbiam gotować, uwielbiam gotować. I wiecie, było do tego stopnia, miałam taki ścisk w żołądku ze stresu, że gotowałam sobie super pyszny mój ukochany makaron i siedziałam, wiecie, przed tym talerzem i nie mogłam go zjeść. Czyje zachowanie Cię najbardziej zdziwiło, jak już oglądałaś program? Jak już oglądałam? Kurde, to by było łatwiejsze do powiedzenia, co w ogóle mnie zdziwiło. Chyba, że w programie Cię czyjeś zdziwiło. No, w programie mnie totalnie zdziwiło zachowanie Dominika, szczerze mówiąc. Później jak przyszliśmy do małej willi i cała jego przemiana, która w programie nie była aż tak, wiecie, obszernie pokazana, no bo po prostu nie było czasu emisyjnego na to, co jest normalne. No i chyba ta jego przemiana wewnętrzna mnie tak najbardziej zdziwiła, pozytywnie oczywiście. Wiem, że jakby w programie to jest tak mega skrócone, że jak ja bym to oglądała, to bym uważała tak samo jak wszyscy, ale byłam na miejscu, umie słuchać, umie przemyśleć, analizować i nawet jak ktoś ma totalnie inne zdanie na jakiś temat, naprawdę je szanuję i słucha. Zawsze jak miałam troszeczkę więcej kilo, to moje uda były pełne miłości, w sensie dużo, wiecie, tłuszczyku i uwielbiałam to i tęsknię za tym i chcę do tego wrócić. Czy tylko mnie wkurzała Ida, jak oglądałam program? No nie mogę ukrywać, że mnie trochę też, jakby przez wzgląd na Matiego, kurde, bo... No mnie trochę też, no. Bo wiecie, jakby każdy... Kurde, ja zrobiłam milion okropnych rzeczy i w ogóle i dalej się uczę i... Logiczne, każdy z nas popełnia błędy i wszystko jest normalne i jest git, tylko no trzeba to zauważyć, żeby nad tym pracować, nie? Mam takie dni, że muszę wszystko robić po dwa razy. Wiecie, że na przykład mrugnę i zaraz muszę mrugnąć dwa razy. Kto według Ciebie był najgorzej dobraną parą? Tak jakbym miała wybrać, nie? Mm-hmm. No to chyba Ida i Mateusz, ale to przez krótki staż w związku tylko i wyłącznie. Non-stop wyjęłam z lekcji, bo nie mogłam wytrzymać. Pisałam sobie usprawiedliwienia ciągle. I podpisywałam się jako mój tata, więc sorry, tato. Masz jakiegoś creepa? Chyba jeszcze nie, tylko to jak chyba do wszystkich dziewczyn, że I want to be your sugar daddy, I will give you $5,000 weekly, but talk to me, I don't want anything sexual, just text. Mając takie paznokcie, zawsze każdy się mnie pyta, jak spuszczam wodę w kiblu. Robimy tak i tak. A jak w nosie dłubiesz z takimi paznokciami? Spoko się dłubię, ale czekam zawsze, aż mi jeden odpadnie. Wtedy jest najlepiej, bo tak jest ogólnie przypał. Ciężko spodłubać w nosie, no. Bo sobie możesz mózg wydłubać przy okazji. Czy do jasnej cholery jest iDetektor. Przeczytam iDyrektor. Trochę iDyrektor. Okiem proroka, które przyświetli tam swoją duszę. Dziękuję bardzo, Nina, za zaproszenie. Buziaki.